Każdy z nas dokonuje wyborów, które kształtują nasz świat. Otwierają wiele drzwi, lecz zamykają jeszcze więcej. Część moich wyborów doprowadziła mnie właśnie tutaj, na tę nihilistyczną posiadówkę. Patrzę na tych ludzi i zastanawiam się, gdzie ich poniesie los. Tomek równie dobrze może skończyć jako muzyk, jak i żebrak. Jacek i Julia będą udanym małżeństwem, aż do rozwodu. Ania pewnie sobie poradzi, jak zawsze, o ile przestanie się z nami zadawać. A ja? Ja najpewniej umrę na raka płuc za jakieś 30 lat. Wszyscy mamy dużo możliwości, dużo wyborów, chciałoby się rzec za dużo. Cholera by to. Koniec jest niezmienny, nieważne czy spalę tego papierosa, czy wyrzucę go do śmieci. Stary, daj fajkę. Nie. Ile razy się z tą dzieliłem, co? Nie. Mogę zapłacić. Nie. Zaśpiewam, zagram na gitarze. Postawię flaszkę, cokolwiek. Muszę zapalić. Zdecydowana nie. Tylko jedną, proszę. Nie! Moje fajki. Kurwa, mać stary. Ile razy wam mówiłem? Wypadnie w tym pokoju.
Oddawaj resztę fajek. Ja już tu nie będę palić, stary. Słowo. Ostatnim razem to samo mówiłeś, oddawaj. No. Zostawcie nas samych z Jackiem, co? Ania się zjechała. Okej. Co z tego? Jest nie do życia, pomóż mi ją ogarnąć. Jest dorosła. Sama chciała się zjarać. Pomóż mi, bo nie ręczę za siebie. Mam teraz inne rzeczy na głowie. Czy mógłbyś na 5 minut zostawić te rzeczy poza swoją głową i skupić się na mnie? Nie widzieliśmy się od 2 tygodni, Jacek. Ale ty mówisz jak... Przychodzę do ciebie i chcę z tobą porozmawiać, ale nie, bo mam ważniejsze rzeczy na głowie. To jest moja wina, że nie widzieliśmy się od 2 tygodni? Mam studia, Jacek. 4 kolokwia w tym tygodniu, 3 w następnym. Jestem tym zmęczona. No to rzuć studia, jak ci się nie podobają. Nie pomożesz mi za nią. Zaraz rozwalą mi mieszkanie. Jakby zjarana laska, to jest najmniejszy z moich problemów. Mhm. Wybacz. Mhm. Cześć. Cześć. Nie czuję się dobrze. Już, spokojnie, spokojnie. Połóż się. Ćwicz. Co się dzieje? Boję się. Czego się boisz? Boję się zostać sama. Przestań, nie jesteś sama. Potrzebujesz czegoś? Czekaj. Wszystko będzie dobrze. Nie ma pod łóżkiem potworów. Zaraz wracam, dobra? Zostawiaj mnie. Proszę. Mogłabyś być troszeczkę ciszej? Wyjdź proszę, dobra? Co to miało być? Został za swoje. Widziałeś go z twoimi fajkami? To skąd wiesz, że je ma? Bo ja nie mam, on chce zajarać. I dlatego go poturbowałeś? Po prostu chcę moje fajki. Powinniście tam być! Cudowne uderzenie przy wojnie De Niro. Wszystko nagrałam. Kim ty właściwie jesteś? Zapomniał mi przedstawić w ekspozycji, co? Dokument kręcę z imprezy. A właściwie to kręcicie sam po tym, co tutaj wyprawiacie. Kocham pan zapytankę. Bo ja wiem, albo nie ma. Nie mów, że dostał za nic. Stary, nic nie zabrałem, możesz mnie całego przeszukać. Gdzie ostatni raz widziałeś swoje fajki? No, jak wychodziłem z tego pokoju, to jeszcze je miałem. I ta cholera cały czas była przy mnie, więc... Papuszki nierozłączki. Nagrałaś złodzieja? Bez szans.
Wcześniej skupiałam się na zielonej Ani, a nie na waszym romansie. No ale skoro cały czas był z tobą, to chyba byś zauważył, jak ci kradnie szlugi, nie? Ktoś wziął i sobie z nich skorzystał. Odpuść. Najwyżej nie zapalisz do końca imprezy. Nie. Jak ktoś mnie ukradł, rozumiesz? Ja je znajdę. Nina, to stary, ja myślę, że faktycznie powinnaś się znaleźć, wiesz? Wiesz co, tam są ludzie na balkonie. Weź idź popytaj. Może ktoś ci pomoże. Ja myślę, że na pewno się uda. Dzień bardzo. Dobra. Powodzenia, no. Sorry. Luz. Czy ty choć raz mógłbyś stanąć po mojej stronie? A czy ty chociaż raz mogłabyś odpuścić? Nie musimy zgadzać się we wszystkim, co robimy. Odrobina wsparcia by się przydało, Jacek. Potrzebujesz wsparcia we wszystkim, co robisz. Trochę samodzielności, ja wiesz. Na czym gadacie? To zrobił? Andrzej. Dobra, Tomek, weź przecież. Bardzo boli? Nie jest źle, ale chciałbym cholernie zapalić papierosa. Ale nie mamy. Ktoś mi je ukradł. Ja się dowiem kto. Kto? Nie wiem kto. Tomek? Nie. A nie? Ja? Nie. To kto? Okej. Mamy mieszkanie. Na imprezie. Pali 6 osób. Tu ludzie chodzą na papierosa, część, ale w tym pokoju. Musimy dowiedzieć się, który z nich posiada nasze papierosy. Łatwo będzie to zidentyfikować. Nie znam nikogo poza mną, to pali do Red Foxa. Podzielimy się. Każdy z nas będzie pilnować dwójki osób. Tomek, ty będziesz Maćka i Kubę. Ja zajmę się ustaną miłością. Ania, tobie przydzielamy Jacka i Julię. Wszystko zrozumiałe? Nie. Stary, a nie możemy po prostu od kogoś wysępić fajki? Wstawaj. Baczność. Oczywiście, że możemy. No nic. Idź spytaj się go. Pokaż, jak miękkiego tworzywa jesteś stworzony. W tej sprawie już dawno przestało chodzić o fajki. To jest bitwa o honor. Nie pozwolę, żeby złodziej bezkarnie sobie chodził po tej imprezie z naszymi fajkami. Pozwolisz na to? Pozwolisz na to, żeby wszystko stanęło w anarchii? Nie miało zasad? Czy naprawdę jesteś w stanie poświęcić własne sumienie dla losowej fajki? Czy może jednak jesteś w stanie poświęcić się dla sprawy? Dobra, nieważne. Spotkamy się tutaj za kilka minut i podsumujemy nasze śledztwo. Powodzenia. Tak jest, panie kapitanie. Wszystko okej? Źle wyglądasz. Nie przejmuj się, będzie dobrze. Jak się czujesz? Źle. Dzięki, że pytasz. A może czegoś potrzebujesz?
Tylko miłości. Gdybym miała kiedyś napisać książkę, nazwałabym ją Jak być kochaną. Ale ty nie masz takich problemów, co? Chciałbym. Julia gdzieś zniknęła. Nie wiem, gdzie jest. Martwię się o nią. Pokłóciliście się? Tak. O moje podejście. Uważa, że poświęcam jej za mało uwagi. Ale ja też mam mnóstwo rzeczy na głowie. Nie jestem w stanie cały czas na niej się skupiać. Czekaj. Wiesz, powiedz to inaczej. Za mało filmowe to jest. Spróbuj na przykład... Przygotowałam tę imprezę dla niej. Chciałbym, żeby wyluzowała się na jeden dzień, bo wiem, jak ciężko pracuje na studiach. Chcę, żeby wszystko wyszło dobrze. By tylko zobaczyć jej uśmiech. No, czy tam coś w tym stylu, nie? A tak w ogóle. Jak chcesz naprawić sytuację, to weź kamerę. Ona wszystko naprawi. Nagrywają cały czas. A kto cię to w ogóle zaprosił? Scenarzysta. Ale strasznie przynudzacie. Poszukiwanie fajek jest bardziej atrakcyjne. Potrzebuję uwagi, jak każdy. Tomek, ty, ja. Kwestia zaangażowania. Jeśli sam czegoś chcesz, to koniec końców jakoś wyjdzie. Ale jeżeli nie robisz nic, żeby poprawić sytuację, to nie dziw się, jak wszystko się załamie. A nie jest już za późno, żeby wszystko naprawić? Może tak, może nie. Nie wiem. Wszyscy popełniamy błędy, ale to nie one nas definiują. Ważniejsze jest, jak na nie reagujemy po ich zauważeniu. Najciężej jest wybaczyć samemu sobie i zacząć od nowa. Swoją drogą, masz może fajki? Mam. Tylko proszę cię, nie pal w tym pokoju, dobra? Andrzej pali takie same. Czy ty... Nie. Kupiłem wczoraj paczkę, tak na wszelki wypadek. Częstuj się. Dobra. Ja idę jej szukać. No nie mogę odejść daleko. Dziękuję. No. Niegrzeczna dziewczynka. Nikomu ani słowa. Milczek grób. Ale pozwól, że zadam ci kilka pytań. Nie pozwolę. Szkoda. Bardzo podoba mi się historia z papierosami. I bardzo, bardzo nie chciałabym, żeby przypadkiem skończyła się zdradzeniem twojej tajemnicy Andrzejowi. Proszę, przedstaw się i powiedz, czym się zajmujesz. Jestem Julia. Mam 20 lat i aktualnie zajmuję się kryzysem egzystencjalnym. Ukradłaś dzisiaj papierosy. Co cię do tego skłoniło? Serio?
Problemy natury psychoemocjonalnej. Chodzisz do terapeuty? Nie. Powinnaś. Wracając, zabrałaś się Andrzejowi z kieszeni? Nie. Spadłem pod łóżko, podniosłam, wzięłam. Chciałam oddać, no ale uznałam, czemu mam ich nie wziąć. I co teraz zamierzasz z tym zrobić? Zamierzam skończyć ten wywiad. Okej, dobra, czekaj. Ostatnie pytanie. Nasi widzowie niestrudzenie zastanawiają się, jaki jest twój stosunek do Jacka. Objaśniasz nam sytuację? Sytuacja jest dość skomplikowana i żeby ją wyjaśnić, potrzebuję 3 godzin, ewentualnie 3 lat. Nie wiem sam, co zrobić mam. Nie wiem, gdzie są te chwile złote. Staram się zapomnieć o życiu, które mogłem kiedyś mieć. Nie wiem, czy na nowo znajdę drogę. Nie wiem, czy na nowo znajdę sens. Chciałbym wrócić do tych obiecanych dni, lecz boję się, że to wszystko mi się przyśni. Zostawiłem kiedyś serce na głazie. Jak dotąd nikt go nie podniósł. I pojawiłeś się ty. I sam nie wiem, czy będę w stanie. Zaufać ci. Czy Elvis przytuli teraz Jimmy'ego? Elvis nie czuje takiej potrzeby. Znalazłeś coś? A ludzie na balkonie? Nikt nie ma. Nie możesz kupić sobie po prostu nowych fajek? Nie chcę nowych, stary, chcę moje. A nowe nie będą twoje? A co ze starymi? Mam je tak po prostu zostawić? Ania, Anka, obudź się. Wstawaj. Znalazłaś ślugi? Cholera. Stary, musisz po prostu pogodzić się z tym, że ktoś sobie je przywłaszczył. Pamiętasz imprezę u Igora? Tam wróg twój się kryje jak szczur. To były czasy, co? Musicie za karę wziąć i strącić go z chmur. I poszli szaleni zażarci i poszli zabijać im ścieżki. I poszli jak zawsze uparci, jak zawsze za honor się bić. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy polską krem. A po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był mnie. Przejdą lata, Kasia, i wieki przeminą. Kasia. Pozostaną ślady tamte dni. Tylko maki. My żyjemy. Kasino. Jeszcze. Czerwieńsze będą, bo z Polski wzrosną krwi.
są nasze szlugi. I za te, które jeszcze stracimy. Jak się czujesz? Źle. Ale jutro będzie gorzej. Trzeba się cieszyć z lepszych chwil. Ze złych tak samo. Co robisz w moim brodzie? Pewnie będę szukał stopa na mieszkanie. Rano pogram na dworcu. A za tydzień kolejna impreza. Chciałbyś pójść ze mną do kina? Musiałbym się zastanowić. Nie wiem, czy mam... czas. Aleksa, puść romantyczną muzykę! Przepraszam cię najmocniej, naprawdę nie chciałem! Szak! Nie zdążyłam nagrać zakończenia. Daj mi to. Daj. Czekaj. I akcja! Take my hand, let's drive far away into the night. Don't know where we're gonna go, but we know all we need to know. 'Cause baby, you and me, we can drive it. No matter where we go, we'll always end up home. Chciałbyś nie rozrzucić wszystko w cholerę? Uciec? Bez znaku życia? Zacząć nowe życie gdzieś daleko? O! Rozpocząć na przykład przygodę we Włoszech? Impreza ludzi bez przyszłości, co? Impreza ludzi bez teraźniejszości. Thank you.
odchodzę, wiesz? Jeszcze wczoraj było tak pięknie. Czemu musiała odejść? Patrzę na te półżywe ciała i zastanawiam się, co się z nimi stanie za parę lat. Które z nich trafi do więzienia? Które zrobi światową karierę? Które przegra same ze sobą? A gdzie skończę ja? Chciałbym powiedzieć, że to mnie nie obchodzi. Że będzie to, co ma być, że martwię się o przyszłość każdego dnia, wiesz? Boję się, że zostanę zapomniany. Że wszystko to, o co walczyłem, pójdzie na marne.
nic bardziej wątpliwego niż jutro. Mimo to... wszyscy musimy przez nie przejść. Prawda? Who are you to say that you still want me when it was you who said goodbye? Who are you to ask me for a chance when you're the only reason why? It's over and it's all your fault. It's done now, yeah, I let it go. I moved on and I think that you should know. I think that you should know. I think it's time you know, oh, that I let you go. I finally let you go. Oh, I let you go. Objaśnisz tę sytuację? Jest ona sytuacją dość skomplikowaną. O nie, zgubiłam kartkę. Jezu, Miłosza, scenariusz. O. By odpowiedzieć ci na to pytanie, potrzebuję chwili zastanowienia, albo przynajmniej 3 lat. I wychowań. Pracy? Kto skończył pracę? Nie Andrzej. Andrzej już poszedł, nie Andrzej. Będą kable, to nie tyle. Ucha. 3 koła. Okej, dobra, czekamy, cześć. Dobra. Prezentacja obejrzana. Boże, jak mi to bawiło. I co? Zajebista robota. Cięcie? Cięcie. Mamy to. Znaczy nie wiem, czy mamy, zaraz sprawdzę, ale raczej mamy.